Dobry wieczór Państwu. Witam na naszym spotkaniu poświęconym Brygadzie Świętokrzyskiej NSZ. Pretekstem do tego spotkania jest 80. rocznica powstania tej formacji, która przypada w tym roku, dokładnie był to sierpień 1944 roku. Witam wszystkich zebranych na naszej prelekcji, na naszej też mam nadzieję dyskusji, debacie na ten temat. W szczególności chciałem przywitać pana Mirosława Gębskiego, przedstawiciela powiatu bieleckiego. I też dziękując jednocześnie, składając podziękowania na pana ręce za patronat honorowy, który otrzymaliśmy na to wydarzenie. Witam także przedstawiciela dyrektora Muzeum im. Orła Białego, pana Grzegorza Dymia. I wszystkich zgromadzonych, przedstawicieli też różnych instytucji. Teraz chciałbym przedstawić naszego dzisiejszego prelegenta, pan doktor Rafał Sierchuła. Pan doktor Rafał Sierchuła przyjechał do nas aż z Poznania, także witamy Poznaniaka, Wielkopolanina w Małopolsce. Historyk, w okresie studiów działacz NZS-u, czyli Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Obecnie, już od wielu lat, pracownik Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu i współredaktor, redaktor, autor wielu publikacji dotyczących historii obozu narodowego, między innymi takich jak Obóz Narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów, czy edycja dokumentów, edycja źródłowa NSZ, dokumenty NSZ AK 1944-1945. No dodam jeszcze, że pan doktor Rafał Sierchuła był jedną z pierwszych kilku osób, które na początku lat 90. zainteresowały się tym tematem i dalej pan doktor tę tematykę w swojej pracy historyka kontynuuje, ale też jest współautorem prac dotyczących postaci generała Józefa Hallera i generała Józefa Dowborow-Musińskiego. Ten ostatni zwłaszcza jest ciekawy dla nas, bo znany przede wszystkim jako przywódca powstania wielkopolskiego, ale urodził się na naszej ziemi w okolicach Sandomierza. Oddaję głos zatem panu doktorowi. Formuła będzie taka, że w pierwszej części pan doktor przedstawi krótki zarys historyczny Brygady Świętokrzyskiej, a w drugiej części przejdziemy do pytań, może jakichś państwa przemyśleń, wniosków. Dziękuję, proszę o zabranie głosu. Dzień dobry, jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Troszkę jestem zdyszany, bo pomyliłem miejsca, nie znam Kielc, więc troszkę pobłądziłem i w ostatnim momencie tutaj przybyłem. Pozwólcie Państwo, że usiądę i jeszcze kilka słów związanych z tematem i z pracą, którą podjąłem, bo tak naprawdę moje zainteresowanie ruchem narodowym było dziełem przypadku, bo kończyłem Uniwersytet Adama Mickiewicza i pisałem pracę magisterską o Armii Krajowej w roku 90. W Armii Krajowej na Kresach, na Nowogródczyźnie, gdzie również partyzanci polscy walczyli z Sowietami, z Niemcami, z Białorusinami. I ten temat mnie bardzo wtedy interesował, ale po roku 90. Okazało się, że wszyscy będą to badać, więc stwierdziłem, że tego nie będę robił, ponieważ nie mam na to środków ani żadnych możliwości. Ale w związku z tym, że skończyłem historię, to zacząłem współpracować z Instytutem Zachodnim, taką poważną instytucją w Poznaniu. W tym okresie Instytut Zachodni przygotowywał publikację pod tytułem Encyklopedia Konspiracji Wielkopolskiej. I jako wolontariusz zostałem zobligowany do tego, żeby zająć się ruchem narodowym, o którym w tym czasie nie wiedziałem nic w zasadzie, a nikt nie chciał w Poznaniu się tym ruchem zajmować i stąd te inspiracje, które rozpoczęły się w 91 roku, w 92. Na bazie moich pierwszych ustaleń miałem okazję uczestniczyć w pierwszej konferencji dotyczącej Narodowych Sił Zbrojnych w Warszawie w 92 roku. No i tam przedstawiłem swoją historię podziemia narodowego w Wielkopolsce i to jest jak gdyby główny cel i moje zadanie naukowe i z tym problemem borykam się od 30 lat. Wydałem kilka publikacji na ten temat. Ale przy tej okazji, jak już zacząłem się interesować tą historią, natrafiłem oczywiście na historię Brygady Świętokrzyskiej w 93 roku. Wspólnie z panem Leczkiem Żebrowskim wydaliśmy pierwszy album o Brygadzie Świętokrzyskiej.
I oczywiście była to klapa, kompletna klapa, w ogóle się to nie sprzedawało. Przez długie, długie lata ta historia była w zainteresowaniu tylko i wyłącznie kombatantów. No ja też przez długi czas nie pracowałem w zawodzie, miałem się różnych rzeczy. Dopiero w 2006 roku rozpocząłem pracę w Instytucie Pamięci Narodowej. No i tutaj ten okres, kiedy pisałem do szuflady, bo nikt nie chciał wydawać jakichkolwiek publikacji na temat przyczynków, na temat Narodowych Sił Zbrojnych, to wtedy zaczęliśmy wydawać w IPN-ie pod moją redakcją, bo razem z innymi kolegami różnego rodzaju publikacje. Ale tak jak mówię, przede wszystkim koncentrowałem się na historii Wielkopolski, ale również, no wiadomo, Brygada Świętokrzyska jest o tyle wdzięcznym tematem, ponieważ w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej znajduje się bardzo dużo dokumentów, ikonografii, zeznań, różnego rodzaju materiałów inwigilacyjnych, troszkę rzeczy niemieckich, także to jest bardzo ważna sprawa. Natomiast to, o czym, co jest przedmiotem naszych rozmów, czy byli oni dobrzy, czy źli, no jest pokłosiem tego, że przez te 30 lat nikt nie napisał monografii tej publikacji. Wiele osób się przymierzało do tego, wiele osób było w takim pierwszym momencie zafascynowany, że zrobią, że napiszą. No ale niestety to się nie udało i stąd są przeróżnego rodzaju kontrowersje. Zanim o brygadzie, pozwólcie Państwo, że wprowadzę taki temat dotyczący ogólnie obozu narodowego i skąd się pojawił NSZ i dlaczego były dwa NSZ-y. Chciałbym Państwu przedstawić, bo ta wiedza jest bardzo ciekawa, a zainteresowanie osób może się przełożyć na zainteresowanie Państwa. Mniej więcej tyle osób się interesuje Brygadą Świętokrzyską w skali kraju, jakbyśmy to pomnożyli. Także jest to niewiele, a badaczy jest jeszcze mniej, także to jest w ogóle bardzo, bardzo smutne, ale warto o tym wspomnieć. Wspominając generała Dowbora Muśnickiego, też warto powiedzieć, że moja pierwsza wizyta w Kielcach była związana z generałem Milewskim, który był również jego żołnierzem, oficerem, który został sprowadzony do Wielkopolski i odegrał poważną rolę w Powstaniu Wielkopolskim. A w okresie międzywojennym generał Milewski był szefem Związku Ludowo-Narodowego w Kielcach. Także też te powiązania Dowborczyków i moich jak gdyby predygnacji są jak najbardziej słuszne i ciekawe. Proszę Państwa, Ruch Narodowy, wiadomo, powołany został, ukonstytuował się w ostatnich dekadach XIX wieku. Sztandarowe postacie, główni ideolodzy to Roman Dmowski, Zygmunt Balicki, Jan Popławski, w odwrotnej kolejności oczywiście. I co interesujące i co ważne, co przełożyło się na działalność ideową całego Ruchu Narodowego, działającego tak naprawdę do końca II wojny światowej w kraju, a później na emigracji, to taki termin wszechpolskość. To właśnie na początku XIX wieku ci działacze ukuli ten termin, aby przyłączyć do swojej ideologii wszystkich Polaków, którzy uważają, że tożsamość narodowa jest dla nich istotna. I była to organizacja trójzaborowa, czyli w tym okresie, kiedy były rusyfikacja, germanizacja i liberalizm na terenie Austro-Węgier, do tej formacji byli włączani, mogli zapisywać, mogli działać wszyscy Polacy bez względu na status materialny, na status społeczny, od inteligencji przez chłopów i robotników. Właśnie te dwie ostatnie kategorie były szczególnie ważne dla Ruchu Narodowego, ponieważ w nich tkwiła się potęga tożsamości narodowej. Chodziło o to, żeby dotrzeć do tych ludzi i ich do idei narodowej przekonać. Dodatkowo też warto wspomnieć, że wszechpolskość to również była, że tak powiem, równouprawnienie płci, bo oczywiście równouprawnymi działaczkami obozu narodowego już na przełomie XIX i XX wieku były również panie, które odegrały później w okresie międzywojennym poważną rolę, między innymi w strukturach jako posłanki Sejmu.
Po odzyskaniu niepodległości oczywiście wszyscy Państwo wiecie o roli Romana Dmowskiego w Komitecie Narodowym Polskim. Tutaj o tej kwestii nie będę mówił, ale też powiem, że inspiracją i takim spojrzeniem geopolitycznym Roman Dmowski zapłodnił Ruch Narodowy jako ruch, który przede wszystkim był ruchem antyniemieckim. I ta antyniemieckość, która pojawiła się na przełomie XIX wieku, była tą częścią działań obozu narodowego, która ta antyniemieckość miała sprzyjać temu, aby Niemcy na terenie zaboru pruskiego nie wynarodowili Polaków, co było bardzo bliskie. Jako badacz historii wielkopolskiej wiem o tym, że film o najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy to jest jedna rzecz, a praktyka była bardzo czasem odmienna i zawsze przypominam sobie rozmowę generała Dowbora Muślińskiego, którą kiedyś czytałem z Wielkopolanami, którzy mówili, że gdyby nie wybuch I wojny światowej, to Polaków na terenie zaboru pruskiego by nie było, zostaliby wynarodowieni. Był to ostatni moment, kiedy ta polskość mogła się rozwijać. I oczywiście ta polskość się rozwinęła w okresie międzywojennym. Ruch Narodowy, jego działalność możemy podzielić na dwie części. Pierwsza część to do roku 1926 roku, to typowa działalność parlamentarna, Związek Ludowo-Narodowy, chodzi w koalicję, posłowie przemawiają z trybun sejmowych i ta działalność zostaje przerwana przez przewrót majowy, który tak naprawdę sprawia, że Roman Dmowski wraca do koncepcji tej sprzed I wojny światowej i tworzy obóz Wielkiej Polski, czyli taki ruch masowy, którego idea ma sięgnąć również do tych warstw społecznych, które w życiu parlamentarnym nie brały udziału, a w życiu społecznym po 1926 roku miały prowadzić działalność jak najbardziej, czyli do chłopów, do robotników, to odnajdujemy, no, oczywiście inteligencja, młodzież, to wszystko ma być takim bagażem, który ma doprowadzić do tego, że koniec końców obóz narodowy w końcu władzę obejmie. Tak się oczywiście nie stało, natomiast działalność obozu Wielkiej Polski i później Stronnictwa Narodowego jest rzeczywiście takim momentem bardzo aktywnej działalności przede wszystkim działaczy młodego pokolenia. Gdyby nie działacze młodego pokolenia, studenci, to idea obozu Wielkiej Polski by się nie udała, bo Roman Dmowski chciał stworzyć taką koalicję partii konserwatywnych przeciwko sanacji. Oczywiście tam miały być i ludowcy, i konserwatyści, i oczywiście narodowcy, ale te inne partie bały się, że narodowcy ich wchłonią i ostatecznie dzięki młodzieży ukonstytuowała się OWP. No i rzeczywiście rozwinęła się w skali kraju ta formacja, liczyła około 200 tysięcy działaczy. Została ona w 1933 roku przez władze sanacyjne, administracyjnie zlikwidowana w poszczególnych województwach, aż do zlikwidacji jej na terenie całego kraju. No i część tych działaczy młodych wstąpiła do Stronnictwa Narodowego i tam rozpoczęła swoją działalność. Po 1926 roku na fali takiego militaryzmu, który był obserwowany na terenie całej Europy, obóz Wielkiej Polski przejął umundurowanie. To były jasne koszule, to były czarne berety i symbol taki piastowski, czyli mieczyk Chrobrego. To zresztą te nawiązania do ideologii piastowskiej będą cały czas w historii obozu narodowego bardzo mocno wyartykułowane. W latach 30. od Stronnictwa Narodowego odłączyły się grupy radykalne, które uważały, że do przebudowę społeczną państwa należy prowadzić w sposób bardziej ekspresyjny. Tutaj mamy z jednej strony grupę z Poznania, Związek Młodych Narodowców, którzy odstąpili od Stronnictwa Narodowego, ale związali się z sanacją. I dwie organizacje, jedna organizacja, która odłączyła się od Stronnictwa Narodowego w 1934, ONR, który wkrótce rozpadł się na dwie organizacje, Ruch Narodowo-Radykalny Falanga Bolesława Piaseckiego, bardziej
ekspresyjny i bardziej totalitarny. Polecam biografię Bolesława Piaseckiego, która została opublikowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie. I druga, która prowadziła działalność również, miała program radykalny, ale nie tak bardziej ewolucyjny, to było ONR ABC, która tą organizację stanowili przede wszystkim młodzi działacze Ruchu Narodowego. Była to organizacja, w której bardzo dużo znalazło się osób z wyższym wykształceniem, od profesorów przez magistrów, doktorów, którzy w tej formacji funkcjonowali. I jako ciekawostka, ta organizacja funkcjonowała na zasadzie, została stworzona przez tajną organizację, taką paramasońską, można w strukturach powiedzieć, że była to masońska, ponieważ była wielostopniowa i ta organizacja nazywała się Organizacja Polska. Ta działalność taka z jednej strony zakulisowa doprowadziła do tego, że w momencie delegalizacji ONR-u ta formacja nie rozpadła się jak OWP, tylko funkcjonowała do 1939 roku, funkcjonując półjawnie jako między innymi wydawnictwo ABC, czyli takie sztandarowe wydawnictwo związane z obozem narodowo-radykalnym, ale również infiltrując, czy też działając na szczeblach różnego rodzaju organizacji gospodarczych, takich na przykład Związek Polski, albo też działacze ONR-u też funkcjonowali w różnego rodzaju instytucjach branżowych, jak grupy inżynierów, w środowiskach inżynierów katolików funkcjonowali ONR-owcy, w środowiskach prawników. Tam poszczególne jednostki funkcjonowały, no i tam kaptowały, jak gdyby można tak ogólnie mówiąc, ludzi do swojej działalności. U progu II wojny światowej w 1938 roku warto wspomnieć o tym, że Stronnictwo Narodowe wysunęło plan włączenia na wypadek wojny jako plan swojej idei, przesunięcie granic na Odrę i Nysę Łużycką. Było to pokłosie działań, takich studiów koncepcyjnych, które rozpoczęły się na Uniwersytecie Poznańskim w latach 20. Tam profesorowie badali temat związany z myślą piastowską i te ich badania, zarówno językoznawcze, historyczne, geograficzne, geopolityczne, znalazły przełożenie wśród działających na terenie Uniwersytetu Poznańskiego Młodzieży Wszechpolskiej, która gdyby wprowadziła ten element do swojego programu. I możemy oglądać w prasie Stronnictwa Narodowego na przełomie lat 20. i 30. coś, co możemy określić jako dążenia rewizjonistyczne, czyli dążenia związane z przesunięciem granicy na linię Bolesława Chrobrego, czyli na linię Odry i Nysy Łużyckiej. Taki element u progu wojny to było przemówienie ówczesnego prezesa Stronnictwa Narodowego Kazimierza Kowalskiego, który Onesie i Odrze mówił i napisał na ten temat broszurę. I ona stała się w okresie wojny, tak jak mówiłem, sztandarowym punktem działań obozu narodowego. Proszę Państwa, wybucha wojna i tutaj chciałbym pokrótce przedstawić, jak wyglądała struktura i emanacje, przemiany Stronnictwa Narodowego w okresie II wojny światowej. Stronnictwo Narodowe przeszło do konspiracji już w październiku 1939 roku. Ukonstytuowało się tajne prezydium na terenie kraju. Jego przewodniczącym został dr Mieczysław Trajdos. I rozpoczęło się tworzenie na terenie okupowanych ziem struktur Stronnictwa Narodowego na terenach wcielonych do Rzeszy, czyli na terenie ówczesnego Pomorza, Wielkopolski, Śląska. Zaczęły powstawać struktury obozu narodowego w Generalnym Gubernatorstwie kolejne i również pojawiały się struktury Stronnictwa Narodowego na terenie okupacji sowieckiej. Stronnictwo Narodowe jako jedna z poważnych organizacji
została włączona do struktur Polskiego Państwa Podziemnego, do struktur, powiedziałbym, administracyjnych, czyli cywilnych, czyli do delegatury rządu już w pierwszych tworach w okresie 1940-1941 roku, kiedy na terenie Polski istniały trzy delegatury rządu, na ziemię wcielone do Rzeszy, Generalne Gubernatorstwo i ziemię wcielone przez Sowietów. Pojawiają się działacze Stronnictwa Narodowego, którzy przejmują nominalnie funkcje w strukturach administracyjnych. Natomiast jeśli chodzi o wojsko, wojsko było tworzone na własne potrzeby. I tutaj mamy pierwszą formację, która została utworzona, to była Narodowa Organizacja Wojskowa, taka nazwa ogólna, funkcjonująca na terenie całej Polski. Natomiast były takie epizody, jak na przykład w ramach Stronnictwa Narodowego na terenie ziem wcielonych do Rzeszy, czyli tych terenów Pomorza, Kujaw, Wielkopolski i częściowo Zagłębia Dąbrowskiego, utworzono strukturę o nazwie Narodowa Organizacja Bojowa. Ona była podległa Stronnictwu Narodowego, ale miała swoją autonomię i ona funkcjonowała do 1941 roku, kiedy tą strukturę Niemcy rozbili. Ta struktura poniosła kolosalne straty. Warto wspomnieć o tym, co nie jest może powszechnie znane. Żołnierze Narodowej Organizacji Bojowej walczący na terenie ziem wcielonych do Rzeszy, którzy zostali aresztowani, którzy zostali skazani na karę śmierci, najczęściej przez sądy niemieckie, byli oni gilotynowani. W Niemczech właściwych, bo teren Wielkopolski został włączony do Rzeszy jako odrębny Gauwartheland, czyli kraj warty, jako jednostka administracyjna Rzeszy, tam wprowadzono prawo niemieckie. I prawo niemieckie nakazywało zdrajców i szpiegów i osoby, które występują przeciwko władzy niemieckiej, skazanych na karę śmierci. Oni byli sądownie gilotynowani i takie gilotyny funkcjonowały. Między innymi w Poznaniu została w 1940 roku postawiona gilotyna. Ponad 1600 osób zostało na niej ściętych, ale też ginęli we Wrocławiu, w Berlinie, w Dreźnie. Odrębna grupa ginęła w Berlinie, w Brandenburgii. Także to jest taka mało znana historia, ale myślę, że warto o tym też wspominać, bo taka duża fala tych aresztowań i tych działaczy, ponad 170 ustaliłem z imienia nazwiska osób, które w tej grupie zostały zgilotynowane, w tym czterech błogosławionych przez Jana Pawła II żołnierzy Narodowej Organizacji Bojowej, pięciu poznańska, takich wychowanków oratorium salezjańskiego, którzy zostali w 1942 roku przez Niemców zgilotynowani w Dreźnie, a w 1992 w ramach beatyfikacji 105 męczenników zostali oni wyniesieni na ołtarze. Oczywiście tworzące się struktury wojskowe na terenie kraju, czyli Służba Zwycięstwa Polski, a przede wszystkim Związek Walki Zbrojnej, miał za zadanie przede wszystkim łączyć się z organizacjami, które w okresie okupacji powstawały jak grzyby po deszczu. Bardzo dużo organizacji różnego rodzaju na terenie Polski powstawało. No i ideą ZWZ-u było łączenie tych formacji. Aczkolwiek w przypadku Stronnictwa Narodowego rozpoznano Związek Walki Zbrojnej czy Służbę Zwycięstwa Polski przede wszystkim jako ekspozyturę sanacji, a w związku z tymi zadawnionymi urazami te możliwości scaleniowe były bardzo, bardzo trudne. Koniec końców kolejny prezes, czyli Stanisław Sacha, podjął decyzję o tym, aby połączyć struktury wojskowe, Narodowej Organizacji Wojskowej z Związkiem Walki Zbrojnej. No i ta decyzja z jednej strony zakończyła się połowicznym sukcesem, bo znaczna część żołnierzy NOW została scalona, włączyła się w struktury Armii Krajowej. Natomiast część kontestowała tą działalność i ta część wyodrębniła się, przez chwilę funkcjonowała jako Narodowa Organizacja Wojskowa albo Stronnictwo Narodowe Wielkiej Polski od nazwy jednego z periodyków wydawanych przez konspirację. I ta formacja wspólnie z innymi utworzyła Narodowe Siły Zbrojne,
które to Narodowe Siły Zbrojne dopiero wiosną 1944 roku dokonały częściowego scalenia z Armią Krajową. A koniec, kontynuacja tej działalności zbrojnej Stronnictwa Narodowego to już okres jesieni, zimy 1944 roku, kiedy to Armia Narodowa Organizacja Wojskowa scalona z NOW i NSZ-owcy z Stalinizaka postanawiają wyodrębnić się z rozpadających się struktur Armii Krajowej i utworzyć własną organizację Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, które to Narodowe Zjednoczenie Wojskowe będzie funkcjonować już po zajęciu ziem polskich przez komunistów i będzie walczyło do, funkcjonowało może tak do lat 50. Drugą formacją, która sprawiła, że połączyła się z Narodowymi Siłami Zbrojnymi, była jednym z członów Narodowych Sił Zbrojnych, byli działacze ONR-u, o których wspominałem. Ta formacja, tak jak mówiłem, była zdelegalizowana, natomiast po wybuchu II wojny światowej na bazie organizacji polskiej zaczęto tworzyć struktury konspiracyjne. Pierwszą taką emanacją była Grupa Szaniec, czyli grupa działaczy ONR-owskich, którzy funkcjonowali w ramach wydawanej przez siebie gazety Szaniec. Początkowo ta gazeta była wydawana i przez SN i ONR, ale ONR-owcy w końcu tą gazetę przejęli. No to też doprowadziło do konfliktów z SN-em, no ale to jest jak gdyby sprawa drugorzędna. I na bazie struktur konspiracyjnej Grupy Szaniec wyodrębniono kilka organizacji, w których działacze ONR-u rozpoczęli funkcjonowanie konspiracyjne. Przede wszystkim organizacja wojskowa, była to organizacja wojskowa Związek Jaszczurczy, organizacja kadrowa, bardzo ważnym w tym początkowym okresie jej działalności była działalność wywiadowcza. Związek Jaszczurczy wykazywał się bardzo dużą ekspresją i dużą możliwością działań wywiadowczych na terenach włączonych do Rzeszy i na terenie Rzeszy. Ta działalność, i to jest bardzo ważne, była wspierana przez struktury wywiadowcze Związku Walki Zbrojnej. Była swoista symbioza. Oczywiście Związek Walki Zbrojnej wspierał finansowo działalność jaszczurkowców. Mamy na to dokumenty niemieckie, gdzie Niemcy nie mieli żadnej wątpliwości, że Związek Jaszczurczy i ZWZ na tym pionie wywiadowczym to jest jak gdyby jedna i ta sama wroga organizacja, która oczywiście też została spacyfikowana przez Niemców w okresie 1941 roku. Te główne struktury wywiadowcze zostały rozbite. Ci z kolei żołnierze wywiadowcy trafiali przed Sąd Wojenny Rzeszy jako szpiedzy. Sądzili ich wojskowi niemieccy w rangach generałów i pułkowników. I oni trafiali do więzienia Brandenburgii, gdzie byli gilotynowani. Także oni również byli gilotynowani. Oprócz działalności wojskowej również Grupa Szaniec stworzyła struktury cywilne. Te struktury cywilne miały za zadanie z jednej strony stworzyć administrację cywilną, czyli coś jak gdyby podobnego do delegatury rządu, tylko oczywiście na mniejszą skalę, ale też te struktury zajmowały się tworzeniem programu politycznego i społecznego na moment, kiedy Polska zostanie wyzwolona. Były koncepcje przyłączenia się oczywiście do delegatury rządu, mamy na to relacje. Działacze organizacji polskich chcieli włączyć się i stać się częścią delegatury rządu, no ale dla nich nie było miejsca. Jak mówił jeden z delegatów rządu, Pikałkiewicz, że to po wojnie. My będziemy o was pamiętać, ale spotkamy się dopiero na niwie współpracy dopiero po zakończeniu wojny. I ta organizacja przede wszystkim scaliła się we wrześniu 1944 roku ze Stronnictwem Narodowym, tym, które nie chciało włączyć się w struktury Armii Krajowej, i otworzyły Narodowe Siły Zbrojne. Oczywiście tych organizacji było całkiem dużo, takich różnego rodzaju grupek, które możemy odnaleźć w częściowo scalonych z AK, częściowo chodzących luzem, ale najważniejsze dwie organizacje tworzące Narodowe Siły Zbrojne to
Narodowa Organizacja Wojskowa i Związek Jaszczurczy. Oczywiście Narodowe Siły Zbrojne to nie były, to nie tylko organizacja wojskowa. Narodowe Siły Zbrojne oprócz działalności wojskowej pod tym szyldem funkcjonowały również jako organizacja polityczna. Chciano stworzyć organizację o nazwie Obóz Narodowy, który miał jak gdyby scalić polityków obu ugrupowań i stworzyć osobne stronnictwo konspiracyjne na okres wojny. Dodatkowo w strukturach Narodowych Sił Zbrojnych zostały otworzone struktury cywilne. Struktury cywilne, które tym razem nazywały się Służbą Cywilną Narodu. Od 1943 roku te struktury zaczęły funkcjonować nie tylko w Warszawie, ale również na terenie innych województw. Pisząc swoją książkę, swój doktorat o Lechu Neumannie, tam wskazywałem również na terenie województwa kieleckiego. Pojawiły się też struktury cywilne, Służby Cywilnej Narodu. Mogę tutaj kilka miejscowości, które ustaliłem Państwu podać, żeby nie być gołosłownym. To tak, na terenie Pińczowa, Stopnicy, Radomia, Opoczna, Końskich, oczywiście Komisariat Wojewódzki Służby Cywilnej Narodu w Kielcach, tam komisarzem wojewódzkim był Jerzy Dobrzański. Przede wszystkim te struktury składały się z osób, które miały wyższe wykształcenie, było dużo inżynierów, byli też przesiedleńcy z Wielkopolski, ale też oferowano, jak gdyby nie oferowano, tylko bazowano również na miejscowych działaczach związanych z obozem, z NSZ-em i z tymi strukturami. Tak mniej więcej wygląda w 1944 roku struktura Narodowych Sił Zbrojnych, okręgi. Te okręgi były scalane w struktury wyższe obszar, w strukturach niższych były to powiaty, gminy i rzeczywiście były objęte działalnością cały kraj. Natomiast jeśli chodzi o województwa północno-wschodnie, no tam mamy tylko informacje na temat jakichś siatek wywiadowczych, kadrowych. Natomiast bardzo dużo struktur znajdowało się na terenie Wołynia i Małopolski Wschodniej. Również funkcjonowały struktury na terenach wcielonych do Rzeszy. Warto wspomnieć, że przy tej okazji, że na przykład w styczniu 1944 roku odbyła się w Dreźnie największa zbiorowa egzekucja żołnierzy NSZ-u z tego terenu. Zostało ściętych 12 żołnierzy NSZ-u z powiatu kolskiego. Jeśli chodzi o plany, jednym ze sztandarowej koncepcji Narodowych Sił Zbrojnych było przede wszystkim powrót Polski nad Nysę i Odrę. Nad tym pracowała komórka w strukturach Służby Cywilnej Narodu. Był to Wydział Zachodni, kierowany przez Lecha Neumanna. Osoba, która nie tylko rzucała hasła dotyczące tego zagadnienia, ale też w okresie konspiracji wydała kilka broszur na ten temat. Sprawiła, że temat myśli zachodnich pojawiał się w wielu periodykach, które wydawała ta formacja. Tych pism na terenie Polski było kilkadziesiąt, także bardzo, bardzo prężna działalność wydawnicza i do tego też akcje agitacyjne. Te koncepcje były również przekazywane strukturom delegatury rządu, Wydziałowi Zachodniemu delegatury rządu. To nie było zresztą jakiś wielki problem, ponieważ tam też byli koledzy z uczelni Lecha Neumanna, z Uniwersytetu Poznańskiego, także mieli oni kontakt ze sobą. Natomiast te koncepcje nie zostały przyjęte. Wiadomo, że zarówno rząd, jak i Armia Krajowa była jak gdyby zakładnikiem tych ustaleń granicznych, o których miały decydować Wielkie Mocarstwa. Natomiast NSZ miał taką koncepcję, aby dokonać zajęcia tych terenów na zasadzie
no, swojej akcji bojowej, no, no ale oczywiście i na zasadzie faktów dokonanych, o to chciałem powiedzieć. Były takie koncepcje, to jest taki slajd, oczywiście on jest mocno, jakby to powiedzieć, no, teoretyczny. No, oczywiście Narodowe Siły Zbrojne opracowały taki plan zajęcia ziem zachodnich z różnego rodzaju wariantami. Oczywiście ten plan miał być zrealizowany tylko w momencie, kiedy nastąpi rozpad na froncie wschodnim armii niemieckiej. Oczywiście ten rozpad nigdy nie nastąpił, natomiast jest to taka ciekawostka, jest to podział, które okręgi miały atakować, które okręgi miały prowadzić działalność bojową. Fakt jest faktem, że rzeczywiście oprócz tych części teoretycznych były podjęte inicjatywy dotyczące takich działań. Takimi inicjatywami było między innymi stworzenie grup dywersyjnych, które miały być przerzucone do borów tucholskich u progu lata 1944 roku. Wiem o tym, ponieważ miałem okazję rozmawiać z osobami, które kończyły kursy dywersyjne, które miały brać udział w tych działaniach. Te kursy dywersyjne i podkrążówki kończyły się na początku sierpnia 1944 roku w Warszawie. No i ci wszyscy, te osoby, z którymi rozmawiałem, zamiast iść w Bory Tucholskie, walczyły 63 dni w powstaniu warszawskim. Ale z drugiej strony, gdyby pokłosiem tego planu była idea stworzenia formacji, o której będziemy mówić, czyli o Brygadzie Świętokrzyskiej NSZ. Wiosną 1944 roku nastąpiło scalenie, częściowe scalenie Narodowych Sił Zbrojnych z Armią Krajową. Te działania poprzedzone były rozmowami, długimi rozmowami Komendy Głównej NSZ z Armią Krajową. W te rozmowy również angażowali się działacze Organizacji Polskiej. To ciekawe, oni wysłali w 1943 roku dwóch kurierów do Londynu, Stanisława Żachowskiego i Tadeusza Salskiego. Obaj dotarli do Londynu i tam przedstawili propozycję właśnie NSZ-u, nazwijmy go, związanego z Organizacją Polską, tego ONR-owskiego, dotyczącego scalenia. Te propozycje były bardzo dla NSZ-u przychylne i początkowo zgodził się na nie również naczelny wódz, który rozmawiał z kurierami. Natomiast w kraju druga część NSZ-u, czyli działacze Stronnictwa Narodowego, na ten temat rozmawiali z Borem Komorowskim i generalnie wygrała koncepcja Bora Komorowskiego na zasadzie scalenia bez tych wszystkich korzyści, jakie sobie życzyli ONR-owcy, tej autonomii, możliwości większego wpływu na oddziały NSZ-owskie. No i ta akcja scaleniowa doprowadziła do rozłamów w strukturach. Żołnierze NSZ-u, SN-u i politycy połączyli się z SN-owcami, którzy byli w NOW-u i wkrótce można ich było zobaczyć w strukturach Rady Jedności Narodowej. Natomiast ONR-owcy zostali zmarginalizowani i zostali jak gdyby poza głównym nurtem działań Polskiego Państwa Podziemnego. Aczkolwiek z moich badań wiem, że ta decyzja o niestaleniu się z Armią Krajową doprowadziła w lipcu 1944 roku do dużej kontestacji w środowiskach Organizacji Polskiej. Nastąpił swoisty bunt, którego jednym z argumentów ci działacze naciskali na swoich zwierzchników, żeby jednak doprowadzić do szybkiego scalenia z Armią Krajową. Dalszy przebieg tej frondy uniemożliwił wybuch Powstania Warszawskiego i rozdrobnienie tych struktur politycznych, które funkcjonowały w Warszawie. Po scaleniu ta część, która nie została scalona, funkcjonowała pod nazwą Obozu Narodowych Sił Zbrojnych. Natomiast ta druga jako NSZ AK, później zażądano, aby usunąć w ogóle tę nazwę NSZ,
żeby te struktury funkcjonowały. Jaki był bilans tego scalenia? Znamienita większość żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych została scalona z Armią Krajową, natomiast tylko kilka powiatów, kilka województw utrzymało swoją łączność ze strukturami tworzącego się w tym czasie NSZ-u niestalonego. Na działalność wojskową tej struktury przejęło kierownictwo struktur politycznych, czy organizacji polskiej, gdyby kierowało strukturami wojskowymi. No tutaj mamy na terenach ziem okupowanych przez Niemców funkcjonowali NSZ-owcy niestaleni na terenie Kielecczyzny, województwa krakowskiego, częściowo łódzkiego. Część również funkcjonowała na terenach już wtedy okupowanych przez Sowietów, to przede wszystkim na Białostoczyźnie, troszkę na Lubelszczyźnie, ale najważniejszym terenem okazała się Kielecczyzna. W momencie, kiedy trwało jeszcze powstanie warszawskie, w przededniu powstania warszawskiego, wyszła taka dyrektywa ówczesnego kolejnego dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych, struktur niestalonych, czyli generała Tadeusza Jastrzębskiego-Powały, który nakazywał tworzenie dużych zgrupowań bojowych, podobnie jak w tym czasie były tworzone takie struktury w związku z akcją Burza, z tym, że NSZ-owcy nie mieli brać udziału w działaniach związanych z akcją Burza, tylko mieli przede wszystkim prowadzić działalność przeciwko komunistom i przeciwko Niemcom. W takiej kolejności i na bazie działających oddziałów partyzanckich na terenie Kielecczyzny, województwa krakowskiego i Częstochowy utworzono większe struktury, czyli Brygadę Świętokrzyską, która tak de facto składała się z oddziałów wcześniej funkcjonujących, scalonych jak gdyby w dwie formacje, 204 Pułk Piechoty, którym kierował major Eugeniusz Kerner, i 202 Pułk Piechoty, którym kierował pułkownik Jaksa Marcinkowski. I z tych jak gdyby dwóch struktur utworzono Brygadę Świętokrzyską. Było to o tyle istotne, ponieważ ideę tworzenia Brygady Świętokrzyskiej, tej idei patronowała ta wierchuszka polityczna, czyli Organizacja Polska, i chodziło o to, żeby stworzyć formację, która będzie przede wszystkim formacją związaną z NSZ-em niestalonym. I to było bardzo istotne, ponieważ do tej formacji włączono kilku bardzo ważnych działaczy politycznych Organizacji Polskiej, którzy mieli jak gdyby mieć nadzór polityczny nad tą formacją. Tutaj taką osobą kluczową jest wspomniany inżynier Władysław Marcinkowski-Jaksa, który był notabene pierwszym dowódcą Związku Jaszczurczego. Był na najwyższym poziomie Organizacji Polskiej. Do tego funkcjonował też Otmar Waszkiewicz, szef propagandy, egzekutor słynny. Do tego też skierowano niejakiego Antoniego Gernego, który był przed wojną szefem wydawnictwa ABC, wybitny ekonomista, współpracownik Władysława Grabskiego, autor kilkudziesięciu broszur dotyczących działalności ekonomicznej. I on również znalazł się w Brygadzie Świętokrzyskiej i on zajmował się wydawaniem pisma W Marszu i w Boju, pierwszym redaktorem tego pisma. Natomiast na czele tej formacji postawiono pułkownika majora wtedy, później awansowanego pułkownika NSZ-u, Antoniego Szackiego, który przed wojną służył w 76. Pułku Piechoty, tym samym pułku, w którym którego oficerem był pierwszy komendant Narodowych Sił Zbrojnych Ignacy Oziewicz. No tutaj mamy najważniejsze osoby związane z Brygadą Świętokrzyską, czyli dowództwo.
major, tak jak mówiłem, później pułkownik Antoni Szacki, Władysław Marcinkowski, pułkownik Władysław Marcinkowski Jaksa, no, major Zubzdanowicz Cichociemny, który walczy na Lubelszczyźnie, później z oddziałem przedarł się na terenie Kielczyzny i został szefem sztabu. No i poszczególni wcześniejsi dowódcy poszczególnych wcześniejszych jednostek. Wśród tych jednostek, które były włączone do brygady, to warto wspomnieć, były to oddziały m.in. podporucznika Henryka Figuro Podkolskiego Stepa, kapitana Mariana Kaczmarskiego Dymczy, kapitana Stanisława Grab-Dybema, kapitana Kazimierza Nowaka-Łosia oraz oddział akcji specjalnej porucznika Władysława Kołacińskiego Żbika. Tutaj mamy szlak bojowy w okresie od formowania się w sierpniu 1944 do stycznia 1945 roku. To przede wszystkim walki z komunistami i z oddziałami niemieckimi. Z tymi oddziałami niemieckimi były to walki albo przypadkowe, albo w celu zdobycia broni, bądź też zdobycia broni, bądź też uniemożliwienia akcji pacyfikacyjnych. Były w tych działaniach zbrojnych też odnotowane działania w ramach współpracy z Armią Krajową. Żołnierze brygady nawiązywali kontakt m.in. z oficerami komendy Okręgu Kieleckiego Armii Krajowej, tutaj z pułkownikiem Anatolem Żółkiewskim-Linem, z majorem Rudolfem Majewskim Leśniakiem, dowódcą 25 Pułku Piechoty AK. Przede wszystkim jednak prowadzono akcje dotyczące likwidacji działaczy komunistycznych. Z danych, które szacują badacze tego zagadnienia, brygada stoczyła około 20 potyczek z Niemcami. W walkach tych zabito 180 żołnierzy niemieckich, bądź też będących na służbie żołnierzy z Oslegionu. Dodatkowo w walkach też zabito 250 komunistów. Dodatkowo też prowadzono akcje likwidacyjne, pojedyncze akcje likwidacyjne, które miały przede wszystkim sparaliżować działalność komunistów na tym terenie, jak również sparaliżować działalność grup dywersyjnych Armii Czerwonej, grup NKWD. Te formacje w związku z zbliżającą się zimą Brygada Świętokrzyska przesunęła się na teren województwa krakowskiego. Tam między innymi też organizowano akcję przerzucenia żołnierzy NSZ-u z okręgu krakowskiego zagrożonych aresztowaniami do Brygady Świętokrzyskiej, aby uratować tych ludzi przed potencjalnymi aresztowaniami po wkroczeniu Sowietów. Ta akcja się nie udała. Tutaj jest taka mapka działalności na tym terenie. Kilka fotografii związanych z mapkami dotyczących potyczek. Te dokumenty znajdują się w archiwum Brygady Świętokrzyskiej, które to archiwum zostało przekazane w latach 90. przez weteranów z koła Chicago 52. One znajdują się w dyspozycji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kilka fotografii związanych z tym z działalnością z żołnierzami Brygady Świętokrzyskiej. Taką ważną uroczystością dla brygady była defilada 26 grudnia 1944 roku. Na tą defiladę przyjechał ówczesny komendant główny Narodowych Sił Zbrojnych generał Bogucki, który dekorował odznaczeniami żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej.
Teraz przejdziemy do najciekawszej historii związanej z brygadą, a mianowicie wymarszem brygady z terenów polskich przez Czechy do armii Patona. Jeśli chodzi o działalność struktur organizacji polskiej, które miały nadzór nad strukturami wojskowymi, warto podkreślić to, że w ramach tych struktur, jak zresztą wszystkich struktur poważniejszych w polskim państwie podziemnym, istniały możliwości uzyskania, pozyskiwania informacji ze stroną niemiecką. Strona niemiecka, z dokumentów wynika, była bardzo dobrze rozeznana w sytuacji polskiego państwa podziemnego, w sytuacji struktur konspiracyjnych. Warto wspomnieć, tu znalazłem ostatnio bardzo ciekawy dokument, że już kiedy w kwietniu nastąpiło scalenie NSZ-u z Armią Krajową, w dokumentach Gestapo Radom ta informacja już pojawia się w czerwcu 1944 roku. Jest informacja na temat scalenia NSZ-u z Armią Krajową. Stąd te byty, zarówno policyjne, jak i konspiracyjne, wzajemnie się przenikały. Czasami były z nimi mniejsze lub większe, poważniejsze kontakty, i to nie tylko NSZ-u, ale również Armii Krajowej. Na szczeblu NSZ-u było to jak gdyby usankcjonowane przez organizację polską. Była taka komórka, która nadzorowała kontakty ze stroną niemiecką. W listopadzie 1944 roku mamy do czynienia z takim wielkim zjazdem działaczy najwyższego kręgu organizacji polskiej w Krakowie. Podczas tego zjazdu były referowane plany oraz działania struktur związanych z tą organizacją, i tam też Otmar Waszkiewicz referował informacje na temat swoich kontaktów ze stroną niemiecką, między innymi z jednym z oficerów radomskiego Gestapo, Paulem Fuchsem. Ze strony Niemców były propozycje, aby NSZ przejął funkcjonowanie takiego radia, który miał prowadzić akcję propagandową antykomunistyczną. Były koncepcje bliższej współpracy, natomiast te koncepcje zostały przez zjazd przekreślone, a główne prezydium tej struktury w następstwie tych rozmów podało się w ogóle do dymisji. Także mamy pod tym względem taki przypadek. Natomiast były rozważane kwestie ewakuacji związane z tym, że jest możliwość ofensywy sowieckiej i trzeba przygotować się na to, co się może wydarzyć po zajęciu Polski przez Sowietów, i planowano dokonanie przerzucenia na zachód części aktywów politycznych. Z kolei, kiedy wybuchła ofensywa sowiecka w styczniu 1942 roku, sytuacja Brygady Świętokrzyskiej momentalnie stała się dramatyczna w związku z ofensywą sowiecką. Wysłano łączników do działaczy organizacji polskiej, co w tej kwestii, jakie przekazałem dyrektywy. Dyrektywy były takie, żeby próbowali na własną rękę coś ze sobą zrobić. Alternatywa była albo rozwiązanie oddziałów, co w tym momencie było związane z tym, że mogły być one rozbite przez Sowietów i członkowie zostaliby zniszczeni. Druga opcja była próbą przebicia się albo dogadania się z Niemcami. No i te działania, próba przebicia pod Gwizdowem zakończyła się porażką. Zginęło wtedy 9 żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej. Natomiast udało się przedostać przez niemieckie umocnienia za wiedzą niższych oficerów niemieckich, choć być może
miało to inny przebieg. O tym dokładnie nie wiemy. Początkowo jest to szybki marsz i ucieczka, aby oddziały nie zostały zagarnięte przez Sowietów. I za każdym razem przy kolejnych punktach żołnierze, dowództwo NSZ-u tłumaczy się kolejnym oficerom niemieckim do momentu, kiedy w wyniku pertraktacji zostają włączeni do struktur oficerowie łącznikowi, którzy mieli zapewnić im przejście dalej w głąb Niemiec. Jest to właśnie bardzo zastanawiające ten podejście Niemców do tej sytuacji. Oczywiście z jednej strony możemy wyrokować, że była to próba włączenia również Polaków do działalności wywiadowczej po stronie Niemców, gdzie Niemcy traktowali te wszystkie formacje obcojęzyczne, czy Polaków, czy Rumunów, czy Węgrów, jako swoisty carte blanche, którym będą pokazywać aliantom zachodnim, że mają jakieś możliwości, struktury, aby być poważnym partnerem dla rozmów wywiadowczych na szczeblu powojennym. Próbowano włączyć brygadę do działań frontowych. To byli partyzanci, do działań frontowych się nie nadawali. Natomiast raz po raz dowództwo brygady było wzywane na różnego rodzaju spotkania, gdzie mieli okazję rozmawiać z podobnymi formacjami obcojęzycznymi, które były w tym czasie w ręku Niemców, czyli tam strzałokrzyżowców, czy węgierskich strzałokrzyżowców, czy Żelaznej Gwardii. Bochum miał do wyboru, znaczy miał alternatywę, miał ludzi, którzy mogą zginąć, więc myślę, że podjął takie ryzyko. Prawie do końca nie wiadomo było, czy Niemcom się w pewnym momencie nie odmieni i nie rozstrzelają tą formację. Po rozmowach z Niemcami brygada została skierowana na teren Czechów, na teren Czech, jako bazę organizacyjną była miejscowość Rostań, tam był garnizon, w którym trwały szkolenia, natomiast Niemcy wymogli, tak, to jest trasą kolejową, oczywiście oficerowie, łącznikowi tam wspierali w dostarczaniu żywności, lekarstw. W trakcie marszu brygada się powiększyła, bo włączono do ich struktur część jeńców z Powstania Warszawskiego. Na bazie tych przemian brygada tworzyła cztery baony. Czwarty był właśnie stworzony przez te osoby, które zostały włączone. Przyłączono 120 powstańców warszawskich i 6 lotników, którzy zbiegli z kolumny lotników angielskich, którzy zbiegli z kolumny z obozu Łambinowice i na ich bazie stworzono czwarty baon. Tak jak mówiłem, w lutym Niemcy wymogli udział dowództwa brygady w takiej tworzonej w Pradze konferencji, która miała stworzyć tak zwany Legion Bolszewicki. Tam byli, tak jak wspomniałem, żołnierze armii generała Wasowa, Rumuni z Żelaznej Gwardii, węgierscy strzałokrzyżowcy. Niemcy proponowali brygadzie włączenie się do tych struktur. Ta jednak odmówiła. Natomiast naciski na to, żeby brygada udokumentowała w jakiś sposób to, że Niemcy ją
aprowizują i niejako dają mi wolną rękę, było stworzenie grup dywersyjnych. Te grupy dywersyjne, pod naciskiem na te grupy dywersyjne, Bohun Dąbrowski się zgodził. Została stworzona specjalna kompania specjalna, która przeszła przeszkolenie w dziedzinie sabotażu. Do tej kompanii zgłosiła się ochotnicy i byli oni szkoleni przez ośrodki dywersyjne, Abwery w Sudetach, w okolicach Wałbrzycha. Ten kurs ukończyło 60 osób. Z tej grupy wyselekcjonowano grupy, które zostały przerzucone drogą lotniczą. Były trzy grupy spadochroniarzy, którzy zostali zrzuceni, cztery grupy spadochroniarzy, którzy zostali zrzuceni do Polski i jedna grupa, która miała trafić w marszu pieszym. Dwie pierwsze grupy po wylądowaniu zostały bardzo szybko rozbite. Prawdopodobnie znalazła się tam jakaś agentura, która doprowadziła do aresztowania części żołnierzy, spadochroniarzy. Co ciekawe, Bohun nakazał, aby nie wypełniano niemieckich rozkazów. Natomiast co do tego nie wiemy, w jaki sposób Niemcy w tej grupie mogli mieć swoich agentów. Ciekawostką jest to, że ci badacze, którzy badają historię spadochroniarzy, mają największy problem z identyfikacją tych osób, które były odpowiedzialne za łączność. One się pojawiły nie wiadomo jak, nie wiadomo skąd. Nie byli to żołnierze brygady, bo nie funkcjonują jako osoby związane. I one najczęściej są osobami, o których niewiele wiemy. Urząd Bezpieczeństwa też o nich niewiele wiedział. Natomiast ich rola była o wiele ważniejsza niż tych ludzi, którzy teoretycznie mieli być przeznaczeni do dywersji. W tych skokach jeden z dowódców tych grupy zginął, Ciesielski Rumba na polu minowym. Część spadochroniarzy, która nie wpadła w ręce UB, włączyła się do działań partyzanckich. Takim przykładem są spadochroniarze, którzy walczyli w zgrupowaniu Stanisława, czy też Alfonsa Sikorskiego, pseudonim Jarema. Tam między innymi miałem taki przypadek jednego ze skoczków, który się nazywał Dymek, pseudonim Tyniecki. On był jednorękim spadochroniarzem, w ogóle kuriozum. Który walczył razem z Dymkiem. Później zabelinował się na terenie Jeleniej Góry i tam został zdradzony. I jako ciekawostka został pojmany i trafił do Urzędu Wojewódzkiego UB, Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa we Wrocławiu i tam wyskoczył z czwartego piętra po pierwszym przesłuchaniu i zginął. W ubiegłym roku odsłanialiśmy jego pomnik, bo został zakopany w tym cmentarzu osobowickim i nie miał żadnej, bo tylko tam, gdzie był jego grób, był śmietnik i dzięki staraniom Instytutu Pamięci Narodowej i Grupy Upamiętniającej, oddziału pionu upamiętniającego, ten skądinąd bardzo ciekawy spadochroniarz ma od roku swój pomnik. Część z tej grupy ostatniej spadochroniarzy trafiła do oddziałów partyzanckich na Lubelszczyznę, między innymi do oddziału porucznika Wacława Piotrowskiego Cichego. Oczywiście te osoby, które były aresztowane przez Urząd Bezpieczeństwa, najczęściej w tym pierwszym okresie otrzymywały kary śmierci. Pierwsi straceni to byli spadochroniarze z tej grupy pierwszej, Chojnacki i Sikora. W tej grupie miał być również słynny Sulimczyk, czyli Rafalski Zygmunt, którego tutaj odbił oddział Szarego w więzieniu w Kielcach i stąd
nie został stracony, natomiast w aktach tych, z tej sprawy był wśród tych osób, które miały podzielić los tych pierwszych spadochroniarzy. Będąc na terenie Czech, brygada próbowała nawiązać kontakt z podziemiem czeskim. To było bardzo różne, no bo Czesi, ta część, która była związana ze strukturami londyńskimi, patrzyła na Polaków różnie. Nie mieli napisane, że to są Polacy nie współpracujący z Niemcami, a wręcz przeciwnie, byli aprowizowani przez Niemców. Koniec końców jednak postanowiono w związku z tym, że ofensywy zachodnie zbliżała się ofensywa wojsk alianckich, wysłać kilka grup kurierskich celem dotarcia poza linię frontu i poinformowania o tym, że Brygada Świętokrzyska, taka formacja polska, funkcjonuje. Te grupy szły bardzo dziwnie. Jedna z grup szła przez Liechtenstein. To była grupa, która miała jakieś powiązania wywiadowcze, z białymi Rosjanami. Były grupy, które wyruszyły tuż przed marszem na zachód i te grupy, tam między innymi był Stefan Cyrichowski, dotarły do oddziałów Patona i poinformowały. Były też grupy cywilne, które już wcześniej w ramach ewakuacji informowały o tych działaniach. Koniec końców, w związku z zbliżaniem się frontu, oddziały brygady postanowiły wyruszyć na zachód. No i efektem tych działań było z jednej strony oswobodzenie obozu koncentracyjnego w Holiszowie, gdzie uratowano więźniarki przed zabójstwem, przede wszystkim więźniarki żydowskie, które tam były. Nastąpiło spotkanie z armią amerykańską 6 maja 1945 roku, wspólne kilkudniowe działania wojskowe spowodowały to, że generał Patton postanowił tą formację pozostawić i chronić. No i jak gdyby to zakończył się pewien etap działalności brygady po stronie amerykańskiej. Tutaj są zdjęcia z przemarszu, początkowego przemarszu pieszego przez Sudety. Jak wspominał Bohun Dobrowski, bardzo ciężkie przemarsze. No tutaj zdjęcia związane z Holiszowem, taki spektakularna akcja, ponieważ tu właściwie to była drugi raz, kiedy oddział partyzancki wyzwolił obóz koncentracyjny. Pierwszy to była Gąsiówka podczas Powstania Warszawskiego, a tutaj mamy obóz filię w Flossenbürgu. Przez chwilę w tych okolicach funkcjonowała brygada, tutaj zaczęto sprowadzać, zaczęli się pojawiać różnego rodzaju persony z zachodu. Do struktur brygady przywieziono między innymi żonę premiera Mikołajczyka. Będzie można, tutaj jest żona Mikołajczyka. Przyjeżdżali również oficerowie z drugiego korpusu. Tutaj mamy takie bardzo ciekawe zdjęcie z przyjazdu oficerów drugiego korpusu, ponieważ w listopadzie 1945 przyjechała również ekipa filmowa. I mamy zapisy na temat tego, że został nakręcony film o brygadzie przez drugi korpus. Niestety jest on zapewne w Studium Polski Podziemnej, ale nie wiadomo gdzie. Mam nawet jego tytuł, udało mi się znaleźć, natomiast nie wiem. Brygada została przesunięta w głąb Czech, na terenie terenów, na teren Sudetów. Później, kiedy na temat brygady stało się głośno dzięki akcjom komunistycznym i opisom, że są to faszyści, a Amerykanie postanowili
jednostkę rozwiązać, przewieźć w głąb Niemiec i na bazie tej formacji utworzyć kompanie wartownicze. I tutaj są zdjęcia już z tego kolejnego etapu, czyli z okresu funkcjonowania niedaleko Norymbergi kompanii wartowniczych. Tutaj takie bardzo ciekawe zdjęcie ze ślubu Bohuna, który poślubił po raz drugi w tym czasie, poślubił po raz drugi drugą żonę. W ramach kompanii wartowniczych no była to działalność przede wszystkim ochraniająca magazyny. Koniec końców Amerykanie również, oprócz tego, że pozbawiono brygadowców broni, zaczęto też pozbawiać ich insygniów, jaszczurek, zaczęto formalizować tą formację tak jak inne kompanie wartownicze w takie szare mundury. O, tutaj, przepraszam, coś się działo, zadziało. O. I proszę Państwa, na bazie działań kompanii wartowniczych, to warto też wspomnieć, oprócz działalności typowo ochraniającej mienie amerykańskie, również Brygada Świętokrzyska prowadziła działalność wywiadowczą. Ta działalność wywiadowcza była bardzo istotna również dla struktur konspiracji antykomunistycznej w okresie powojennym, ponieważ podczas marszu Brygady Świętokrzyskiej przez Czechy brygada utworzyła takie punkty kontaktowe umożliwiające łączność z krajem. I przez długi, długi czas, przez około półtora roku, droga przez Czechy była drogą, w którą nie tylko wysyłano emisariuszy z Brygady Świętokrzyskiej do kraju, bądź po rodziny, po różnego rodzaju ważne osobistości, ale również z tej drogi, którą od nazwiska z jednego z konspiratorów nazywano drogą Konrada, z tej drogi również korzystały struktury WiN-u i korzystały również struktury drugiego korpusu, z którym to brygada nawiązała bardzo ścisły kontakt. Tutaj są zdjęcia również z wyjazdów na kursy szkoleniowe żołnierzy brygady. Był taki w ogóle pomysł, żeby włączyć brygadę do drugiego korpusu. Na to się niestety nie zgodzono. Ale poszczególni żołnierze byli wysyłani. Natomiast ośrodek w Regensburgu kierował działalnością wywiadowczą i pozyskiwał informacje od siatek wywiadowczych, które znajdowały się na terenie Polski, na terenie kraju. Tak jak wspomniałem, również korzystały z drogi kurierskiej struktury WiN-u i tą drogą kurierską też do Polski przebył, drogą Konrada przebył Witold Pilecki ze swoją akcją wywiadowczą. W około 1945-1946 roku członkowie brygady w ramach kompanii wartowniczych zaczęli tworzyć własne organizacje samopomocowe, które miały na celu przede wszystkim polepszenie życia tym wartownikom, zwłaszcza że sytuacja kompanii wartowniczych była niepewna. Wywiadowe kompanie były jedną dziesiątą tych wszystkich, które polskich, które tam funkcjonowały, bo były nie tylko związane z NSZ-em, ale też były tworzone z jeńców, które byli w oflagach, byli też tam żołnierze Polskich Sił Zbrojnych. I żeby troszczyć się o swoich, stworzono organizację samopomocową, która miała wspierać żołnierzy brygady. I w momencie, kiedy działacze organizacji polskiej i brygadowcy nawiązali kontakt z wywiadem francuskim, postanowiono przesunąć żołnierzy i oficerów Brygady Świętokrzyskiej na teren Francji, żeby stamtąd tam mogli godziwie pracować, ale przede wszystkim utrzymywać kontakt organizacyjny, bo cały czas były rozważane koncepcje wybuchu III wojny światowej i takie koncepcje były jak najbardziej, w tych koncepcjach widziano jak najbardziej udział żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej. Oni skupili się w ramach takiego stowarzyszenia Ogniwo. Od 1949 do 1953 roku
ta organizacja na terenie Francji wydawała swój periodyk. Ten periodyk jest dostępny w jednej z francuskich bibliotek cyfrowych, można go przejrzeć. Z tego periodyku wiemy o tym, że te ogniwa w poszczególnych miejscowościach były wizytowane przez działaczy centralnych struktur ogniwa. Ta formacja była też wspierana przez żołnierzy brygady, którzy w międzyczasie opuścili Europę, osiedlając się w Australii, w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Oni też ułożyli, dawali pieniądze na organizację, na działalność tej formacji. I tą organizację również wizytował generał Anders. Tutaj mamy dwa zdjęcia. Jedno jest takie znane, to jest często publikowane, bo to jest zdjęcie z pisma Ogniwa. Natomiast te zdjęcia, tak jak Państwu mówiłem, pozyskałem z archiwum brygady na Uniwersytecie Jagiellońskim. I była to wizyta generała Andersa. Na tej fotografii też w tym 50. roku można też zobaczyć pierwszego komendanta NSZ-u, Ignacego Oziewicza, który wkrótce potem powrócił do kraju. Ta formacja funkcjonowała w szyku zwartym do lat 50. Później część tych działaczy się rozpierzchła po kraju. Warto też wspomnieć o tym, że podczas pobytu po zakończeniu II wojny światowej trzech oficerów Brygady Świętokrzyskiej zostało z inspiracji rządu ludowego w Polsce wpisanych na listę przestępców wojennych, m.in. Bohun Dąbrowski. Jednakże, aby dokonać ekstradycji, nie udało się z funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa spreparować odpowiednich dokumentów udowadniających tą jego winę. Po raz drugi postanowiono go aresztować, doprowadzono do jego aresztowania w latach 50. Został w Tuluzie aresztowany. Przedtem próbowano go dokonać na jego zamachu nieudanego. I ten proces, który miał, zakończył się uniewinnieniem, w jego obronie występował m.in., napisał list m.in. generał Maczek, m.in. jedna z więźniarek wystosowała odpowiednie pismo, była to córka jednego z potentatów branży gumowej, Michelin. I to spowodowało, że Bohun Dąbrowski również opuścił Europę. I tak naprawdę w latach 60., 70., 80., 90. najważniejszym centrum działalności tej formacji była organizacja Kombatancja, grupująca stowarzyszenie w ramach Stowarzyszenia Kombatantów w Stanach Zjednoczonych, w Chicago. Ta formacja przez okres PRL-u prowadziła negocjacje z rządem w Londynie o to, żeby Narodowe Siły Zbrojne zostały przez ten rząd w jakiś sposób zalegalizowane, że ich walka była walką o niepodległość. Te problemy trwały do lat 80., dopiero w latach 80. ówczesny prezydent na uchodźstwie podpisał dekret, z którego wynikało, że żołnierze Brygady Świętokrzyskiej NSZ spełnili swój obowiązek. Natomiast to odium, które to przejście przez Czechy poza linią frontu było bardzo poważnym mankamentem wysuwanym przeciwko brygadzie. To nie tylko, nie mówię tutaj o propagandzie komunistycznej, o propagandzie, też o spojrzeniu na ten wyczyn żołnierzy Armii Krajowej z tamtej strony, ale również w samym środowisku Organizacji Polskiej
Ta działalność również nie była, była kontestowana i żołnierze brygady i to całe dowództwo miało duży problem. Jeszcze większy ten problem nasilił się po 1948 roku, kiedy to tak naprawdę zlikwidowano najważniejszych przywódców Narodowych Sił Zbrojnych w kraju, czyli zlikwidowano siatki wywiadowcze. I to, co było racją bytu, funkcjonowania na zachodzie brygady tych ośrodków wywiadowczych, czyli kontakt z krajem, jak gdyby został przerwany. No i życie potoczyło się tak, jak się potoczyło. Myślę, że tak naprawdę odpowiedzią na to pytanie, czy to była zdrada, czy to nie była zdrada, no będą badania nad dokumentami zagranicznymi, bo tak naprawdę te wszystkie polskie wspomnienia i dokumenty są w naszym zasobie, natomiast w naszych możliwościach, bo nie tylko w IPN-ie, ale też w innych rzeczach, natomiast trzeba będzie doprowadzić do tego, aby przede wszystkim zbadać dokumenty niemieckie, to po pierwsze, i zbadać dokumenty alianckie, bo na pewno informacje na temat przejścia brygady znajdują się pewnie w dokumentach wywiadowczych amerykańskich, ale pewnie też znajdują się w odpisach deszyfrowanych meldunków Enigmy, bo Niemcy też musieli też jakoś informować się na ten temat, a alianci te rzeczy rozszyfrowali. Także myślę, że jeżeli wtedy zbadamy te wszystkie dokumenty i znajdzie się człowiek, który tę historię brygady opisze, wtedy będziemy mieli inny poziom do rozwiązania tego problemu. Moim zdaniem patrząc na politykę niemiecką w okresie II wojny światowej wobec Polaków, którzy była zdecydowanie przeciwna tworzeniu jakimkolwiek jednostek bojowych u boku armii niemieckiej. Przeglądałem wiele dokumentów, wiele organizacji, taka organizacja jak Miedzi Pułk złożyła memoriał w 1943 roku do Adolfa Hitlera o to, żeby się połączyć z tą organizacją, żeby stworzyć jednostkę wojskową, konspiracyjną oczywiście, żeby stworzyć u boku armii niemieckiej jednostkę wojskową. Napisała taki sam memoriał do cesarza Japonii, który wysłała do ambasadora bodajże albo w Berlinie, albo w Królewcu. Tego memoriału japońskiego, wersji japońskiej nie udało nam się znaleźć, natomiast te dokumenty powstania niemieckiej znalazłem i była adnotacja, że nie, Adolf Hitler się nie zgadza, potem to scedował na Himmlera, Himmler to scedował na swoich podkomendnych, powiedział, że w żadnym wypadku się nie zgadzamy na wszelką, żadne oddziały Polaków, ponieważ legiony nas zdradziły i nie chcemy, taka była odpowiedź, że Polacy zawsze zdradzą. I to był właśnie przykład legionów, nie wiem dlaczego akurat legionów, ale tak jest w dokumencie niemieckim, także natomiast co do tej organizacji, był tylko nakaz, żeby Służba Bezpieczeństwa Niemiecka wykorzystywała do celów wywiadowczych i kontrwywiadowczych takie właśnie formacje. Także nie ma w tym, mimo chęci niektórych organizacji, nie było formacji wojskowych podległych Niemcom walczących u jego boku. No między innymi właśnie chyba tylko dlatego, że Niemcy się też na to nie zgadzali, bo pewnie po stronie polskiej były jakieś formacje, które chciały, ale na pewno nie były to Narodowe Siły Zbrojne, patrząc na skalę i represje niemieckie, trudno mówić, żeby ta organizacja była organizacją kolaboracyjną w momencie, kiedy ich członków Niemcy rozstrzeliwują, wścinają i maltretują. Proszę Państwa, kończę na tym tą część mojej wypowiedzi. Jeżeli będą pytania, jeżeli będę w stanie, to służę swoją osobą.
Dziękuję bardzo za przedstawienie. Dosyć wyczerpujące, chociaż rzeczywiście myślę, że jeszcze wiele godzin można by na ten temat mówić. Ja, ponieważ mam tą przyjemność prowadzić to spotkanie, to też pozwolę sobie na początku zadać pytania, bo mam, znaczy pytań mam wiele, ale chciałbym zadać, może żeby też nie zajmować czasu, tak się innym wypowiedzieć, dwa takie pytania. Pierwsze to chyba nie wybrzmiało, jaka była liczebność brygady na początku i na końcu i czy jesteśmy w stanie ustalić obecnie, jaka część i ilu tych członków żołnierzy brygady po II wojnie światowej znalazło się w PRL. Mówił Pan o spadochroniarzach, którzy częściowo zostali potem złapani przez Urząd Bezpieczeństwa, natomiast chodzi mi o tych, którzy typowo by wrócili z Zachodu, z Francji czy z Niemiec. Natomiast drugie takie pytanie dotyczy postaci Huberta Jurytona. To jest postać dosyć głośna, na pewno kontrowersyjna, też sporo przebadana, co też trzeba podkreślić, bo też ze względu na brak dostępu do m.in. źródeł brytyjskich. Ale co może, bo wiem, znalazłem taką informację, że Pan się zajmował, próbował Pan badać tą postać. Może jest Pan w stanie coś powiedzieć, jakie były jego relacje z brygadą, bo czy to prawda, że rzeczywiście pośredniczył w kontaktach między Niemcami a brygadą? To z mojej strony takie dwa pytania. Proszę Państwa, jeśli chodzi o żołnierzy i oficerów Brygady Świętokrzyskiej, bo mamy ten komfort, że zostały opublikowane słowniki biograficzne żołnierzy brygady i oficerów. Wydał je pan profesor Brzoza. Są tam noty biograficzne żołnierzy i ich losy de facto. Jeśli chodzi o osoby, które znalazły się w kraju związane z brygadą, to od 1945 roku była prowadzona w Urzędzie, w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego sprawa dotycząca żołnierzy brygady o kryptonimie Sudety. We wszystkich powiatach całej Polski byli poszukiwani żołnierze w ramach tej operacji. Byli oczywiście, były aresztowania, były tych ludzi mordowano, albo też wplątywano w współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa. Brygada opuściła Czechy w wielkości około 1200 żołnierzy. Część z tych ludzi wróciła, ale znaczna, szczególnie oficerowie pozostali na zachodzie. Ci, którzy byli związani z brygadą na terenie kraju, tak jak mówiłem, byli inwigilowani do końca PRL-u, jeżeli przeżyli oczywiście do lat 90. Tak jak cała konspiracja antykomunistyczna. To zdumiewające, że na listach z lat 80. oprócz przy inwigilacji w spisach działaczy Solidarności znajdują się też spisy działaczy podziemia antykomunistycznego, NZ-owców, wszystkich tych rzeczy. Także nie była to może inwigilacja taka mocna jak w latach 40. 50., ale co kilka lat sprawdzano postawę tych ludzi, czy są za socjalizmem, czy nie, co robią. Była to bardzo trudna dla tych ludzi historia. No i oczywiście propaganda, która mówiła, że byli zdrajcami i bandytami. I to tak do połowy lat 90. to tak funkcjonowało. To się nie dawało tego przełamać. Ale to nie tylko o żołnierzach brygady, ale też o żołnierzach NZ-u w innych formacjach i podziemia antykomunistycznego. Proszę Państwa, jeśli chodzi o kapitana Toma, Herberta Jurę, to oczywiście postanowiłem kiedyś spróbować zbadać tą postać. Okazało się, że Hubert Jura urodził się na terenie obecnej Polski, natomiast urodził się na terenie Brandenburgii, teraz na terenie, to jest chyba powiat, miejscowość Różany, nie pamiętam, na terenie Zielonogórskiego obecnie.
Był, jego ojciec był Polakiem, jego mama też była Polką. Jego ojciec był urzędnikiem pocztowym. Jako urzędnik Polak, jako urzędnik pocztowy nie mógł być dyrektorem poczty na terenie zaboru pruskiego, no bo nie mógł być, bo był Polakiem. Natomiast na terenie już obecnej, no to było Brandenburgii czy w innych, funkcjonował jako dyrektor oddziałów pocztowych. I tak miał trzech synów w każdym tym urzędzie, gdzie był kierownikiem. Urodził mu się syn i między innymi, mamy zresztą akt zgonu Herberta Jury. Po zakończeniu, po odzyskaniu niepodległości trafił raz z rodziną najpierw do Szamotu, potem do Ostrowa. Tam Herbert Jura, znalazłem go w spisie uczniów gimnazjum. Potem ojciec, jako były dyrektor poczty, trafił do Bydgoszczy i tam były jego akta. I tam niedaleko Bydgoszczy się osiedlił wraz z rodziną. Natomiast Herbert Jura walczył w 1939, w kampanii 1939 roku. Trafił do niewoli sowieckiej. W związku z tym, że był z terenów, urodził się na terenach okupacji niemieckiej, w ramach wymiany trafił na zachód, stamtąd uciekł i trafił do, na terenie Lubelszczyzny już jako konspirator, żebym tylko nie pomylił miejscowości. Gdzieś na Lubelszczyźnie funkcjonował w strukturach ZWZ-u jako szef jakiegoś oddziału wywiadowczego, jakiejś bojówki do 42. Funkcjonował tam pod swoim nazwiskiem, Herbert Jura. Stamtąd zniknął i trafił na listy gończe. Do końca wojny był poszukiwany przez, nie wiem, czy to był Lubartów, no nie, no w każdym razie do końca okupacji był w dokumentach, na listach gończych jako poszukiwany. Trafił do Warszawy i stamtąd został skierowany tutaj na Kieletrzyznę jako inspektor, później jako dowódca organizacji struktur LAS 1, no tej formacji partyzanckiej, która była związana z Narodowymi Siłami Zbrojnymi. No i powiem Państwu rzecz, którą znalazłem niedawno, nie wiem, jak powiem, to wszyscy się... No dobrze, jak już powiem, to tak. Proszę Państwa, wiadomą rzeczą jest, nie odkryję tajemnicy, że był agentem niemieckim. Są na to dokumenty, kryptonim Georg. Jego działalność była postrzegana kontrowersyjnie. Były wyroki wydane na niego, wyroki śmierci. Natomiast, proszę Państwa, znalazłem dokumenty dotyczące dochodzenia wobec niego jeszcze w 1944 roku przez szczątkowe dokumenty dotyczące właśnie jego działalności agenturalnej po stronie niemieckiej. I z tych dokumentów podpisanych przez oficerów Komendy Głównej NSZ-u wynikało, że do współpracy operacyjnej z Niemcami został delegowany przez komendanta Adama Pacholczyka, który w momencie, kiedy ta sprawa się wyszła na jaw, no postanowił go zlikwidować. No i Tom pozostał już w strukturach, znaczy w współpracy, zaczął współpracować z Niemcami. No to będę później sam zabił Adama Pacholczyka. Także taka jest informacja w tym dokumencie NSZ-owskim w ramach tej sprawy sądowej. No pozostając poza obiegiem, stworzył jak gdyby własną grupę wywiadowczą współpracującą z Niemcami. Nie był związany formalnie z brygadą, pojawił się w momencie ewakuacji jako osoba łącznikowa. Notabene też Paul Fuchs pojawił się w brygadzie. Jest na to dokument opublikowany. Znaczy w zbiorach dokumentów brygady jest informacja, że taka osoba się pojawiła. Też zeznania, są też inni funkcjonariusze,
którzy no, mieli zadanie no, wyprowadzenia wsparcia w tym marszu. Natomiast co się dzieje z Tomem po wojnie? Jest informacja, że trafia jako rezydent placówki PCK w Pilźnie. To bardzo dziwne, bo Amerykanie nie zgodzili się na funkcjonowanie struktur PCK w ogóle w ich strefach okupacyjnych. Jest informacja, że został aresztowany i przekazany drugiemu korpusowi. Jest informacja o tym, że został zwolniony, co sugeruje, że miał jakieś kontakty wywiadowcze. Był zdecydowany antykomunistą, trafił po wojnie, wyemigrował do Ameryki Południowej. Ustaliłem mniej więcej, do kiedy żył, lata 70. A ustaliłem to w bardzo, bardzo ciekawy sposób, ponieważ Hubert Dziura miał co najmniej dwóch albo trzech braci i siostry. Jeden z braci był lotnikiem, który zginął w bitwie o Anglię. W wysokiej szarży, był adiutant jakiegoś wysokiej rangi dowódcy polskiego w Wielkiej Brytanii. Natomiast jego siostra po wojnie była chora i była w zakładzie psychiatrycznym w okolicy Piły i korespondowała. Brat jej przysyłał pieniądze i na to trafiło UB w latach 70. I w tych ostatniej notatce w teczce Jury, Huberta Jury, jest informacja, że od 3 lat nie ma żadnej informacji o bracie, a przysyłał korespondencję, przysyłał pieniądze swojej siostrze. Oczywiście to były lata 70. Na pewno nie, po tej jego siostrze żadnych śladów w takich zakładach zdrowotnych nic nie zostało. Więc nie wiemy dokładnie. Paragwaj. Tak, pracował w jakimś lesie gdzieś w Paragwaju. To tyle, co mi się udało ustalić. No, to tyle. No proszę. Chciałem się zapytać o czy same są powojenne losy Paula Fuchsa, no bo to przypisywane są mu diabelskie moce w rozpracowaniu polskiego podziemia, nie tylko NSZ-owego. Są jakieś materiały jego dotyczące. Na pewno w archiwum będę. Wiem, że jakieś wspomnienia chciał sprzedać, nie sprzedał. Nie był w jakiś sposób represjonowany. Czy był, czy się zatrudnił u Galena, czyli w tych strukturach powojennych wywiadu Republiki Federalnej Niemiec, tego nie wiem. Natomiast czy miał jakieś wielkie moce? Powiem szczerze, że spojrzenie na służby niemieckie z naszej perspektywy jest takie bardzo, jakby to powiedzieć, tak patrzymy na nich, bardzo ich ignorując, uważając, że te służby niemieckie niewiele wiedziały, nie miały dużych możliwości penetracji polskiego podziemia. Natomiast powiem szczerze, że odkąd zacząłem przeglądać dokumenty niemieckie i spoglądać z perspektywy niemieckiej na to, co oni wiedzieli, no to jestem pod dużym wrażeniem. Naprawdę skala informacji agentury jest bardzo duża. Nie wiadomo, czy to byli agenci, czy też w wyniku śledztw. No, powiem Państwu taką rzecz, która mnie ostatnio zdumiała. Był taki szef wywiadu Armii Krajowej, Karol Trojanowski, który był dowódcą wywiadu na zachód Armii Krajowej, który w wyniku działań operacyjnych takiego Einsatzgruppen 4E
które przyjechało w składzie, kilkuosobowym składzie z Berlina, doprowadziły nie tylko do jego aresztowania, ale też do tego, że rozpoczął współpracę z strukturami niemieckimi i dokonał zniszczenia tej struktury wywiadowczej. Także, a była to tylko grupa analityczna, oni tylko wyciągali informacje od aresztowanych, z protokołów przesłuchiwali, ale sami nikogo nie aresztowali, tylko analizowali dokumenty i na bazie tego wytypowali odnaleźli jednego czy dwóch oficerów, którego jednego złamali, a ten drugi złamał dowódcę. Także mamy dużo takich ciekawostek. Jest taka grupa Spielkera, działająca na terenie Warszawy, która jednym ze spektakularnych akcji było aresztowanie oddziału partyzanckiego w Warszawie, który przyszedł na mszę z okazji ślubu kolegi. I to była akcja bezpośrednia, a teraz pośrednia to była penetracja podziemia i wrzucania tam agentury. Także na ten temat wiemy bardzo, bardzo niewiele. Natomiast była zupełnie inna specyfika walki z partyzancką na terenie generalnego gubernatorstwa niż na terenie ziem wcielonych do Rzeszy. Tutaj liczyła się ilość. To były akcje, gdzie się aresztowało 300-400 osób i od razu tam się zabijało. Natomiast tutaj prowadzono akcje, które miały na celu pozyskać informacje i mieć nadzór nad tym, można tak powiedzieć. Jeżeli wyciągam dokument z 1945 roku z takim diagramem, to Niemcy lubili robić takie mapki, jak ja Państwu pokazywałem o NOW, takie te diagramy. I widzę Komendę Główną Armii Krajowej i tam są nazwiska właściwe tych osób na tych mapkach, że to dowódca jest taki, tak się nazywa ten. Także no robi to wstrząsające wrażenie na badaczu, że troszkę daliśmy się zmanipulować takimi filmami jak Captain Klaus, gdzie Niemcy są kompletnymi fujarami, a to się okazało, że rzeczywiście tam były poważne działania. Natomiast też jest pytanie, dlaczego badacze niemieccy na ten temat nic nie piszą, bo tak naprawdę ja przeglądając te rzeczy jestem wstrząśnięty, natomiast jakby oni tam mają lepsze możliwości, no bo nie ukrywajmy, że jest problem, żeby pojechać na kwerendy gdzieś, no to nie jest sprawa do końca lekko, łatwa i przyjemna, natomiast tam mają badacze wszystko na miejscu i im też pokazują rzeczy, które nam na przykład nie pokażą. Ale nie ma zainteresowania, nie ma jakichś dużych publikacji na temat wiedzy służb niemieckich na temat polskiego podziemia. Jeden czy dwóch badaczy coś tam napisało. Natomiast jest to ciekawe. No, tym większy heroizm jest tych osób, które podejmowały działania konspiracyjne i walczyły czasem w ekstremalnie trudnych warunkach. Ja opieram się na tym moim terenie, bo to jest jak gdyby sensem moich badań, zbadanie tego terenu, o którym nikt nic nie wie i nikt nie chce wiedzieć, bo nikt nie bada historii akurat ziem wcielonych do Rzeszy, konspiracji. No, naprawdę, ja jestem pod wielkim wrażeniem, że tyle osób się zajmuje generalnym gubernatorstwem i tymi rzeczami tutaj. Nie? Natomiast na moim poletku to jest dwie osoby, trzy, na całą Wielkopolskę, łódzkie, może tam jeszcze dwie osoby. No to jest dramat. Nie? A tam są, proszę Państwa, tam są setki osób aresztowanych, zabitych, o których nikt nie chce pamiętać, bo nikt nie wie, że zginęli. Przepraszam, no tak się. Przepraszam, mam taką tendencję, żeby się rozgadać. Tutaj pan proszę. Wspomniał pan dzień dobry o Piątce Poznańskiej, zgilotynowanej niewinnie przez napierzane ołtarze. Prosiłbym o przypomnienie nazwisk i kilka słów o tych ludziach. Tak. Tak. Proszę Państwa, Piątka Poznańska, znaczy od samego początku. W Poznaniu zakon salezjański prowadził takie oratorium, czyli taką instytucję, gdzie
do którego przychodziły dzieci w różnym wieku i tam poprzez naukę. W pewien sposób też formatowano ideowo, czy też religijne te osoby. To były ludzie dzieci z różnych rodzin, trudnych, nietrudnych. Wśród nich wspominam o tej Piątce Poznańskiej, no bo ich losy były dość ciekawe. To był Czesław Jóźwiak. Jego ojciec był przedwojennym, znaczy jego ojciec był powstańcem wielkopolskim, policjantem, najpierw policjantem, który ścigał komunistów w ramach DEFY, czyli Policji Politycznej, potem był policjantem śledczym. Edward Klinik, Franciszek Kęsy, Jerogniew Wojciechowski i Edward Kaźmierski. To była taka grupa młodych chłopaków, którzy chodzili na piłkę, palili fajki. Tych chłopaki z bloków, można by powiedzieć. Choć no, nie było takich bloków jak było w PRL. W każdym razie była taka bardzo fajna grupa, która była no, w ramach działalności salezjańskiej przysposabiana do tego, żeby być dobrymi ludźmi. Kult Matki Boskiej, oczywiście Matki Wspomożycielki, to w Salezjanie mają to jak gdyby w swoich zadaniach. No i ta grupa, kiedy wybuchła wojna w 1939, znaczy Czesław Jóźwiak trafił do oddziału obrony narodowej, walczył w jednym z baonów w Łażynie, wspominał, że mieli złą amunicję do karabinów. No i rzeczywiście znalazłem relację w Studium Polski Podziemnej jednego z oficerów, który właśnie narzekał na tym, że nie mogli walczyć z Niemcami, bo tylko na bagnety, bo nie mieli odpowiedniego sprzętu. No w każdym razie Czesiu Jóźwiak przeżył, jego koledzy również, którzy też się ewakuowali do Warszawy na początku września, ale zanim dotarli do tej Warszawy, to już Niemcy ich przegonili, więc wrócili do Poznania. No i tutaj w tym Poznaniu oczywiście oratorium salezjańskie zostało zamknięte, nastąpiła depolonizacja przestrzeni publicznej, czyli zlikwidowano prasę, zlikwidowano nazwy ulic, zlikwidowano wszelkie odznaki polskości, no generalnie zakazano używania radia. No i ci chłopacy związali się, rozpoczęli działalność konspiracyjną, dwóch z nich było harcerzami. Najpierw rozpoczęli współpracę z organizacją wojskową, później związali się ze strukturami Narodowej Organizacji Bojowej i w ramach tego NOB-u prowadzili kolportaż prasy konspiracyjnej Polski Narodowej oraz prowadzili działalność wywiadowczą polegającą na rysowaniu na mapach umiejscowień niektórych niemieckich budynków, budynków, w których znajdowały się niemieckie służby. Tych mapek, ja potem znalazłem w zasobach naszego Instytutu ponad 80 map, które były robione przez konspiratorów na terenie Poznania i Wielkopolski. Te mapy miały służyć do planowanego powstania. Tak sobie wymyślili endecy, że jak na wiosnę ruszą Francuzi i Niemcy się załamią, to zrobimy drugie powstanie wielkopolskie, nie wpuścimy tutaj sanacji, będzie endeckie Eldorado. No i w każdym razie oni prowadzili tą działalność konspiracyjną, ale w wyniku aresztowań grup harcerskich, z którymi mieli kontakty personalne, no, więc koledzy z innej konspiracji ich wsypali, no i oni trafili do więzienia, trafili do Fortu VII, takiego miejsca, gdzie gestapo przesłuchiwało. Zrobiono im, przesłuchano ich i w oczekiwaniu na proces wysłano ich do obozu, do więzień. Najpierw trafili do najcięższego więzienia na terenie kraju Warty, czyli do Wronek. To Wronki znane były jeszcze przed 1945 jako ciężkie więzienie. Później ich rozdzielono, wysłano do Berlina. Jedni trafili do więzienia Spandau, to Wojciechowski, który był na W. W więzieniu Spandau później dożył swoich dni Rudolf Hess. Natomiast pozostali trafili do innego więzienia czwórka. Tam też pracowali. Potem ich skierowano do więzienia w Zwickau. Tam w więzieniu w Zwickau udało się trafić na grupę wielkopolskiej konspiracji, gdzie był ksiądz i on ich wyspowiadał. I stamtąd trafili do Drezna.
I w Dreźnie nastąpiło, przyjechał sąd z Poznania, zawyrokował karę śmierci, nie skorzystano z prawa łaski i w Dreźnie od razu była gilotyna i tam dokonano egzekucji dla nich. Egzekucje mniej więcej wyglądały w odstępie dwuminutowych w tym dniu i Polaków i Czechów, tam co dwie minuty była informacja o wykonaniu kary śmierci. I dwa dni później te szczątki z dokumentów, tak wynika, zostały przewiezione do cmentarza nowego, cmentarza katolickiego w Dreźnie i tam pochowane. Niestety w latach 2008 czy 2009, jak byłem w Dreźnie, rozmawiałem z kolegami z Niemiec, pytając o księgi pochówkowe i miejsca spoczynku, no to uzyskałem informację, że nie wiadomo. Nie wiadomo gdzie. Nie wiadomo gdzie, bo wojna, bombardowanie Drezna, no i niestety jest oczywiście na tym cmentarzu symboliczny pomnik Piątki Poznańskiej, ale ja nie jestem do końca przekonany, czy te księgi cmentarne nie zawierają dokładnej informacji, gdzie się znajdują. Były próby, były wielkie chęci w Poznaniu, żeby Piątkę Poznańską ściągnąć, ekshumować, przywieźć. Ale na razie to się nie udało. Póki co patronami, Piątka Poznańska jest też patronem drezdeńskiej katedry. Także Niemcy mają też błogosławionych, których sami jak gdyby wysłali na tamten świat, ale mamy. Także ale jest tam w tym ośrodku pamięci w Gedenkstedt w Dreźnie, które jest teraz Politechniką Drezdeńską, tam znajduje się takie miejsce, gdzie jest miejsce, gdzie była gilotyna, są te pojedyncze cele. Jest tam informacja o tym, że też Polacy ginęli. Sam przywoziłem zdjęcia do tego Gedenkstedt, żeby można było pokazać te twarze. Tam zginęło 88 osób z konspiracji wielkopolskiej, także było to jedno z wielu miejsc, w którym do 1943 roku tam się bawiono w te, mówiąc kolokwialnie, w te sprawy sądowe. Później już przejęło to policja i gestapo i nie było już sędziów, nie było już adwokatów, prokuratorów. No, po prostu było szybki proces i w tym samym dniu już było strzał w głowę i koniec. A tutaj były procedury, które trwały kilka miesięcy, tak przynajmniej w przypadku Piątki Poznańskiej. No, jest to bardzo ciekawa historia, natomiast powiem Państwu szczerze, że miałem taki pomysł, żeby na bazie Piątki Poznańskiej kogoś zainspirować w Wielkopolsce, zainspirować konspiracją wielkopolską, no, ale niestety nie udało się. Jakoś się tym nikt nie interesuje, także. Ale nie tracę nadziei, bo to jest tak jak z tą brygadą. Mówię, w 1993 roku wielka plajta, a 15 lat później to był wielki boom. Wszyscy nosili koszulki, tak teraz znowu to wszystko wracamy do punktu wyjścia, no ale już jest o tyle jest. W temacie brygady jest tyle ważnych rzeczy, że już są publikacje. Wtedy, proszę Państwa, w 1992 roku to były tylko wspomnienia brygadowców, które były na Zachodzie publikowane i artykuły komunistów, które były publikowane w periodykach naukowych różnych. Nie można było do tego dotrzeć. A teraz jest, mówię, zdjęcia. Dokumenty się znajdują. Mówię, najważniejsze jest tylko zobaczyć jeszcze te sprawy wywiadowcze, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo skomplikowane rzeczy. To nie jest prosta sprawa, gdzie są służby, żeby to wszystko jakoś wyjaśnić. Jeszcze zapytanie, proszę. Tak jest. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo za możliwość zadania pytania i za interesujący wykład. Trzy kwestie, które w sumie łączą się w pewnym sensie. Pierwsza to kwestia innych polskich jednostek, które znalazły się w podobnej sytuacji, w której była Brygada Świętokrzyska, czyli tego zamknięcia pomiędzy nacierającymi Sowietami a
Niemcami. Jak one się zachowały? Czy są takie przykłady, które te jednostki, które podążały podobną drogą, jak wygląda Świętokrzyska, czyli w pewnym sensie współpraca na poziomie taktycznym, to o czym mówił pan doktor, czyli współpraca z jakimiś tam oficerami niższego rzędu. To jest pierwsza kwestia. Druga to kwestia tego ideologicznego podłoża samej brygady. Zaczął mój w swoim wykładzie pan doktor płynnie przechodził do tych spraw politycznych, tego zaplecza politycznego nawet samej brygady. Także pytanie o to, na ile można wyeliminować ten wpływ ideologiczny, jeśli chodzi o te decyzje taktyczne współpracy z Niemcami, bo to chyba jest najbardziej kontrowersyjna, czy jedna z najbardziej kontrowersyjnych spraw. I kolejna rzecz to stosunek AK do samej brygady. Dziękuję bardzo. Dobrze. To zacznę od pierwszej kwestii. Mamy co najmniej dwa takie przypadki. Pierwszy przypadek to jest przypadek 78. Pułku Piechoty Armii Krajowej, który funkcjonował na terenie Nowogródczyzny, na terenie Stołpeczczyzny dokładnie. W momencie, kiedy rozgrywa się w lipcu, tak, w czerwcu, w lipcu, akcja Ostra Brama, oddziały właśnie tego oddziału nie idą, nie mogą się przebić przez kocioł sowiecki, partyzancki i podejmują decyzję o ewakuacji w stronę Polski. Nie było to tam 1000 ileś kilometrów, tylko 600. To było z Nowogródczyzny pod Warszawę. Z całymi rodzinami tabory przeszły. Oddział przeszedł przez most na Warszawie. Trafił do Puszczy Kampinoskiej. Oczywiście tam część tych rodzin została ukryta na siatkach po drodze łakowców, no ale zwarte oddziały trafiły tam, gdzie trafiły. Jak zobaczyli to miejscowi ci łakowcy, no to chcieli go w ogóle wysłać, nie wiem, na Białostoczyznę, jak najdalej, ale to się nie wydarzyło, ponieważ wybuchło powstanie warszawskie i to była główna część oddziału w Kampinosie, właśnie ten 78. Pułk Piechoty. Tam dowodził nim porucznik, później major Adolf Pilch Dolina, słynny cichociemny, który na tej Nowogrodczyźnie ze swoimi ludźmi przyszedł gehennę, bo przecież jego dowódcy zostali aresztowani przez Sowietów i wymordowani, jego oddział został rozbity, on kilka miesięcy walczył z Sowietami i też proszę Państwa, Niemcy im użyczali broń do tej akcji. Nie? Ale nikt nie powie, że ten człowiek jest jakimś zdrajcą. No, walczył z kim się da i później. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie pamiętam nazwiska, ale była taka grupa. Dowódcą chyba miał pseudonim Pantera. Nie pamiętam. W każdym razie z terenów. To już był okres, chyba rok po przejściu brygady, czyli 1946 rok. Grupa partyzantów samochodami przez Czechy dotarła do Amerykanów, żeby przejść na drugą stronę i podobnie jak brygada trafić do strefy wolnej. Jednakże podczas tego przejazdu dokonali zabójstwa chyba dwóch funkcjonariuszy czeskiej bezpieki. Natomiast nie dokonali zabójstwa świadków, którzy byli, widzieli to. No i ci świadkowie ujawnili tą informację Amerykanom i Amerykanie wydali tą całą grupę. I część tej grupy siedziała w Czechach, a później część przysłali do Polski. Także nie pamiętam, wiem, że Pantera, ale szczegóły, no, pewnie gdzieś ktoś o tym opisał. Także to są takie przypadki, o których znam właśnie takie nie jednostkowe, tylko w większej grupie. Co do... Jakie było drugie? Podłoże ideologiczne. W sensie to, jak kształtowała się brygada, jak pan... Znaczy, generalnie brygada... Materiały propagandowe były oparte na idei ruchu narodowego, na idei
polskiego nacjonalizmu opartego na wierze katolickiej i na zdecydowanym antykomunizmie i też z dużą dawką antyniemieckości. Natomiast w obliczu zagłady nie ma tutaj ideologii. Tak naprawdę, co by nie powiedzieć, no Bohun uratował ponad 1000 osób. I czy to zrobił tak, czy no my możemy mieć wątpliwości. No, ja pamiętam, że jakby to było pięknie, jakby tam rozjechały te 1500 osób w czołgi sowieckie, jakby ich wszystkich wybili, no to byśmy mieli pomniki byśmy im stawiali, że to wspaniale zginęli. No, byśmy byli jak książę Józef Poniatowski, który tonie w odwodzie Napoleona. To by była piękna historia. No ale przeżyli. No, ja uważam, że dobrze, że przeżyli, bo tam było wiele, wiele osób bardzo ciekawych, działających na niwie społecznej, kulturalnej, jakiejkolwiek za granicą. Także bardzo, bardzo, bardzo uważam, że to była bardzo słuszna decyzja. Jeszcze trzecie, przepraszam. Znaczy, NSZ-u czy brygady? Chyba brygady. Czy brygady były tak, były kontakty, oni się meldowali były rozmowy z komendą Okręgu Kieleckiego i też krakowskiego. No postrzegano ich jako osoby, które, że nie chcą się scalać, że tu trzeba się scalić, że to trzeba wesprzeć. No było tak, że brygada, jeżeli mogła, to wspierała AK-owców w jakichś akcjach odwetowych. Czasami AK-owcy sobie też na ich konto robili komunistów. No żeby nie było, że oni to było, że brygadowcy. No i tyle. Nie było jakichś większych zatargów. Natomiast co do powojny, no wiadomo, że po wojnie w Londynie była, no mówiąc tak w slangu młodzieży, była wielka kosa pomiędzy AK-owcami a NSZ-owcami. Nie znam przypadku, żeby zweryfikowano stopień NSZ-owca inaczej niż jako stopień przedwojenny, czy jako stopień nadany tylko przez AK. Nie? Także tam były problemy związane ze stopniami wojskowymi, z uznaniem praw kombatanckich, uznaniem w ogóle tego środowiska za konspiracyjne i bojowe i walczące o Polskę. No były straszne problemy. Przez kilkanaście lat była komisja, która badała tutaj, czy oni są, walczyli o Polskę, czy nie na szczeblu londyńskim. Akurat szczęśliwie jest ta korespondencja w materiałach w archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja sobie po nią pojadę, tylko że tam jest problem przy kwerendzie, bo panie dają po 10 kartek wsteczki. Jak mam teczkę 100 stronic, to po 10 kartek dostaję i to jest trwale. Rzecz, którą bym zrobił, teczkę, którą bym zrobił w 15 minut, robię półtorej godziny. Ale to jak gdyby inna kwestia. No były zatargi, natomiast na szczeblu takim wspomnieniowo-wojskowym, no to o narodowcach i AK-owcach nie ma jakichś większych problemów. Pamiętam, że Szaryk, Antoni Heda mówił, że tylko przypadkiem, jakby byli NDC, to był w NSZ-cie, a że był AK, to był w AK. I to czasami było też że kwestia przynależenia do jakiejś jednostki była kwestią przypadku. To nikt nie musiał być przedwojennym jakimś endekiem, żeby być w NSZ-cie. Bardzo dużo osób było niezwiązanych z tą formacją przedwojenną, natomiast w czasie wojny przez ideologię, przez propagandę, nie ideologię, przez propagandę byli jakoś włączani. No, jak się przegląda na przykład ten rozkazy Brygady Świętokrzyskiej, no to msze w intencji Józefa Piłsudskiego, marszałka, nie ma problemu, są. W imieniny zawsze Józefa jest, Józefa Piłsudskiego i nikogo nie ma jakiegoś szalonego zaciekawienia pod tym względem. Nie wiem, czy to wystarczy. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania, jakieś uwagi do lekcji? Jeżeli nie, to bardzo
Raz jeszcze chciałbym podziękować panu doktorowi za przybycie, za też odpowiedź na te wszystkie pytania, myślę, że dosyć wyczerpującą. Bo taki mało zdawałby się w skali całych dziejów II wojny światowej w Polsce, mało zdawałby się jakiś istotny czy jakiś duży, można powiedzieć, że epizod tylko, a jednak interesujący. I cieszę się, że mogliśmy o nim porozmawiać, bo myślę, że no, o każdym temacie rozmawiać warto, zwłaszcza jeśli to jest historia taka, która jeszcze w jakiś sposób nas dotyka, historia XX wieku, historia II wojny światowej. Ja Państwu bardzo dziękuję w imieniu organizatorów, Karol Miernik, Fundacja Triada. Dziękuję bardzo za przybycie i życzę miłego wieczoru i być może jeszcze spotkamy się na kolejnych tego typu wydarzeniach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.